Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nikoś. Dzisiaj widzimy się w kolejnym odcinku z Drappak Openingu. Jeżeli się nie mylę, mówię to w każdym odcinku, jest to chyba 12 odcinek. Mam dzisiaj do dyspozycji wyłącznie zdrapki za 2 zł. Jedynym wyjątkiem stanowi ta drapeczka, słonik za złotówkę, która będzie taką wróżbą na początek zdrapywania. Tak to mam tych zdrapek 11 po 2 zł, no i jedną tą za złotóweczkę. Są też nowe zdrapki, nie wiemy do jakiego czasu one już są w kolekturach, ale zauważyłem, że są zdrapki po 2 zł, które się nazywają Polska Gola. Mam tych zdrapek chyba 3, a resztę to są takie losowe, pojedyncze sztuki. No i chyba tyle na ten temat. Także nie przedłużając tego odcinka, robimy sobie pierwszą zdrapkę, czyli słonika. I będzie to taki, można powiedzieć, przepowiednia. Jeżeli będzie coś dobrego, to znaczy, że dobry będzie opening, jeżeli nie, no to wiadomo co. Ok, to lecimy. Znajdź słonika, no to już. No, może tak, żebyście wiedzieli, czy co? Wiewiuj. Wiewiuj. Małpa. Żyrafa i... I ten. Co? Dromat. Aha. Dobra, to jest dromat. Nie mogłem trochę się szczaić. Czyli wychodzi na to, że nic nie wygramy. Albo wygramy bardzo mało z tego peningu, co świadczy właśnie ten pierwszy los za złotówkę. Okej, zaczynamy od 2 złotowych zdrapek. Na pierwszy ogień idzie Polska Gola. W tej zdrapce chodzi o to, żeby... Przeczytam wam dokładnie. Zdrap wyniki meczów. Jeżeli w danym meczu liczba goli dla Polski jest większa niż dla rywala, wygrałeś kwotę z pola wygrana. Trochę dziwne te zdrapki są zrobione, bo chciałbym, żeby w każdym tym Polska wygrywała, a nie, że jeżeli miałbym wygrać, to pewnie w każdym będzie Polska przegrywać. Tak mi się bynajmniej wydaje, no ale dobra. Zdrapujemy. Rywal. Rywal ma 1. No to Polska powinna mieć, szczerze powiedziawszy, więcej. Aha, Polska ma 0. Ciekawe, nie? Portugalia. To tutaj też będziemy mieć mniej. No właśnie, 1. Tu. Belgia. 4. Oh, fuck. 0, aha. No ciekawe. Bardzo fajne zdrapki. Niesamowicie się ubawiłem. Dobra. Następna zdrapka jest to pensja. Same, aha, po prostu mamy tutaj liczby w tych dwóch kółeczkach. 2 i tutaj mamy chyba 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6 liczb. I jeżeli z tych dwóch naszych liczb trafimy tutaj jakąś, to wygrywamy kwotę, która jest niżej podana. Także dobra, lecimy z koksem. Może jakaś moja ulubiona. 16 nie ulubiona. 14 też nie ulubiona. Dobra, no to lecimy od ostatniej. A czemuż by nie? 6. Nie ma. 11. Nie ma. 12. Nie ma. 18. Nie ma. I 8 również nie ma. Dobra, pięknie. Super. Jest niesamowicie, naprawdę. Cieszę się, że kupiłem te zdrapki, bo zawsze dawno się tak dobrze nie bawiłem. Jeszcze tylko sprawdzę osoć, bo coś mi się wydaje, że jest niezbyt. Albo mi się tylko wydaje. Wiesz, to jest. Dobra, tutaj zdrap kolumny 3, takie same kwoty oznaczają wygraną. I znajdź z koziorożca takiego i wygraj przypisaną do niej kwotę. Dobra, to pierwsze zrobimy tutaj. Bliźnięta stówka by była. Ok, i teraz 3 takie same kwoty. No to sprawdzamy. 2 złote. 24. 2 złote. I co? I kupa. Miałem 2 razy 2 złote i tyle. Niesamowite. Dobra, na razie, jeżeli ktoś dopiero zaczął oglądać gdzieś od połowy, to na razie nie wygraliśmy nic. Cieszę się, że wam się to podobało. Znajdź rubin pod warstwą ścierą i wygraj przypisaną do niego kwotę. Mamy 8 pól i musimy trafić rubinka. No więc już. Lecimy. Co to może być? Telefon. Jakiś bransoletka. Pierścionek. Jakaś kasa.
korona, moneta, naszyjnik, teczka. Super. Jak widzicie, bardzo dobrze się zapowiada ten odcinek. Dawno już tak było, żebym nic nie wygrał. Teraz tutaj. Jeżeli jakakolwiek z swoich liczb... Aha, to jest to samo co w pensji. Też tutaj mamy w tych gwiazdkach dwie liczby i musimy którąś z tych dwóch liczb trafić tutaj. Albo nawet obydwie. I wtedy coś tam może wygramy. Więc lecimy. Mamy 18, nie jest moja ulubiona, i 12 również nie jest moją ulubioną liczbą. Wypiszcie, jakie macie ulubione liczby. O, jakbym 14 miał. Majerenika. 17. 13, no widzicie, no 14, 13, mam 12, fajnie. 26, super. 22, super. 30, no niesamowicie. O Boże, jak widzicie, nic ciekawego z tego na razie nie wynika. Tutaj mamy neodowe 9. Musimy tutaj znaleźć dziewiąteczkę. Jeżeli trafimy ją, to musimy sprawdzić przypisaną do niej kwotę. I lecimy standardowo od dołu. Aha, to nie tu. 1, 4, 6. Widzicie? O, teraz widzicie. 6, 8, 3, 4, 7 i 7. No nie, nie, no nie. Co to za pieprzone zdrabki? No jak się człowieku nie zdenerwujesz, jak się zdenerwujesz, no? Kolejna zdrabka to jest Super Wabank. Czyli co? Twoja liczba. Tutaj szukamy sobie, zdrapujemy sobie, mamy jedną liczbę. I w tych wszystkich polach musimy trafić tą liczbę i tutaj na dole sobie sprawdzić, czy żeśmy coś wygrali. No więc patrzymy liczbę. Również nie jest to moja ulubiona liczba, 28. Ale może ulubiona, nie ulubiona liczba stanie się ulubioną liczbą. 17, no to nawet nie mam co sprawdzić. 26, nie, 27. Kurde, no to jeszcze 28 musi być teraz. 18, 20, 19, 12, 23, 13, 30, 25, 14, 16, 15, 24. Nie, no nie, te zdrapki są jakieś kurde oszukane. Pierdzielę takiej gry. Co za gra? Jak wygrywa tylko kolektura, a nie ja. Teraz mamy super 7. No to wiadomo, musimy znaleźć tutaj 7. Jeżeli będzie to czerwona 7, to jest podwójna wygrana. Ale to akurat nam się nie przyda to czerwone, bo nie będziemy mieć nawet zwykłej, więc... 3 5 8 4 2 6 i 9. No tak jak mówiłem, nie przydało nam się to czerwone. Ok. Pensja, to już mieliśmy wcześniej, to już wiecie o co chodzi. Któraś moja ulubiona liczba? 11, nie. 20, tak bym powiedział. Tak sobie, to lecimy od końca. 27. 27, dobra. Pensja, o, no i widzicie, jeszcze raz, jakby tak pensja wpadła, to mamy po 2000 przez 3 lata. Oho! Przez 3 lata wygrana, o, jeszcze fajnie było, nie? Ale nie łudźmy się, prawda? 34. 9. 16. I 21. Ja pierdzielę. Ale kaszana. Zostały nam tylko dwie zdrabki. Polska gola. Czyli sami już dobrze widzicie, że nasza wróżba się sprawdziła. Więc pierwszy będzie patrzeć rywala i od razu wam powiem, czy wygramy, czy nie. Irlandia. Oczywiście, że nie. Bo ja potem zrobię sobie te na końcu. Tak tylko będę przewidywał na razie. Dobrze nam się na piłce. Szkocja. Nie. Ukraina. A tam też była Ukraina wcześniej. Nie wiem, czy to są takie same wyniki tych meczów, czy są inne zmieniające się ze zdrabką. Ciekawe. Wcześniej było chyba 2-0. Zaraz sprawdzę z ciekawości nawet. Tutaj jest ta zdrabka. A nie, to zmienia się, tak. Widzicie, tutaj macie po samej górze Ukraina 1, Polska 0. Tutaj już mamy Ukraina 2.
głupio trochę. Ale dobra, przewiduję, że żadnej nie będzie wygranej. Tak, tu już mamy 0. Tu już mamy 1. Tu już mamy 3. No, z Irlandią walczyli 4-3. Dobra, super. I ostatnia zdrabka. Dobra, teraz tu sobie przewidujemy. Nie wiem, co ciekawe, czy będą. Chorwacja. Kurde, jakie wielkie wyniki. No kurde, nie wiem, jakim cudem. My teraz dobrze gramy, więc... fajnie. Ze z każdym 4-0 przegrywamy. Niemcy. No, czyżbyśmy z Niemcami wygrali? Ale remis może być? Nie, chyba remisów nie może być. Z Niemcami, jakbyśmy ten, to byłoby dobrze. Tak. 4-3 z Chorwacją przegrywamy, jak widzicie. Ze Szwecją przegrywamy również 4-0 i... no brawo! Wygraliśmy, ludzie, wygraliśmy, patrzcie. Po ostatniej zdrabce, moi kochani, i to w pięknym stylu, wygraliśmy z Niemcami 2-0, jak podczas eliminacji do Mistrzostw Europy we Francji. Jeżeli taki piękny wynik jest 2-0 z Niemcami, tutaj musi być ogromna wygrana. Będzie bite 2 złote jak nic. Kto postawia dwójkę? Jak obstawiacie dwójkę, że 2 złote, to już możecie dać łapkę w górę. Dobra, atak. Hehe. Niesamowicie. 2 złote. Czyli 23 złote poszło się, za przeproszeniem, pieprzyć. Wygraliśmy dobre, bite 2 złote, za które możemy kupić sobie wielkie nic. No i co? Jeżeli wam się odcinek podobał, wiem, że był fascynujący, to możecie dać łapeczkę w górę, jeżeli bijecie szybko, na przykład w 2 dni, tych łapek 30, to wrzucam kolejny odcinek z openingu z drapek. Piszcie komentarze, jakie wasze były ostatnie wygrane, czy wygraliście w coś w tych Polska Gola więcej niż ja, bo jak na razie to same duże przegrane były. Udostępniajcie na Facebookach, bo byłbym bardzo wdzięczny za to, i wbijajcie na fejsa, link macie w opisie, tam się udzielam często i wy też się udzielajcie. Więc tyle, ziomeczki, trzymajcie się, piątka, bang!